To ja walić będę. Albo niczyja. Natręcą się raczej odpędza. Albo wychowuje. A pani ma pedagogiczne zdolności? Zaraz się pan o tym przekona. Metoda bardzo surowa, ale ze mną się nią daleko nie zajedzie. Jak się wzbogacę, to wrócę po ciebie. Zobaczysz, będziemy bogaci. Witam Państwa serdecznie w Iluzjonie. Kontynuuję dziś opowieść o gwiazdorskim małżeństwie, czyli Marii Bogdzie i Adamie Brodziszu. Żonę już przedstawiłem. Dzisiaj pora na męża. Adam Brodzisz urodził się we Lwowie w 1906 roku. W tym pięknym mieście urodziła się, jak pamiętamy, również Maria Bogda. Była o 3 lata młodsza od swego męża. Adam Brodzisz chodził do gimnazjum matematyczno-przyrodniczego w tymże Lwowie. I tu też w roku 1926 zdał maturę. To ja zrobiłem. Ponieważ ciągnęło go do aktorstwa, od najmłodszych lat występował w amatorskich zespołach teatralnych. Podobnie jak Maria Bogda wziął udział w konkursie fotograficznym, w którym poszukiwano fotogenicznych twarzy. Oboje znaleźli się w Warszawie, w Instytucie Filmowym znanego reżysera, aktora i pedagoga Wiktora Biegańskiego. Brodzisz ukończył go wbrew klasycznym opowieściom o filmowych gwiazdach z kiepskimi wynikami. Nie znalazł się ani jeden reżyser, który zaangażowałby go do swego filmu. Więc od czasu do czasu po prostu statystował. Adam Brodzisz był jednak uparty i po raz drugi wziął udział w konkursie, tym razem ogłoszonym przez dziennik Warszawski Wieczór. Tym razem zwyciężył i otrzymał pierwszą rolę filmową w filmie Wschodzącej Gwiazdy reżyserskiej polskiego filmu Józefa Lejtesa Z dnia na dzień. Był rok 1929. Adam Brodzisz odtwarzał tu dramatyczne losy głównego bohatera, który w czasie wojny, nie wiedząc, kocha żonę swego przyjaciela. Mąż, widząc ich prawdziwą i szczerą miłość, postanawia, jak to w programie do tego filmu napisano, nie mącić ich szczęścia i wraca na swój chutor, by rozpocząć życie samotne. Rola ta przyniosła Adamowi Brodziszowi ogromną popularność, choć już wtedy zauważono pewien brak jego aktorstwa, jak go nazwano, brak intelektualnego pogłębienia odtwarzanej postaci. Głównym atutem Adama Brodzisza były bowiem jego doskonałe warunki zewnętrzne. Brodzisz zdawał sobie z tego sprawę, toteż pracował usilnie nad rozwinięciem swego aktorstwa, nad pogłębieniem psychologicznym granych postaci, braniem pod uwagę, no dzisiaj powiedzielibyśmy, pełnego kontekstu odtwarzanej i tworzonej postaci. Maryśko, wiem, biedny jestem. Sam u obcych służę. Ale to ci powiadam, jak pojedziesz, to cię znać nie chcę. Trzeba powiedzieć, że najlepsi ówcześni reżyserzy doceniali te starania i obsadzali Adama Brodzisza w interesujących i wartościowych filmach. Henryk Szaro powierzył mu główną rolę męską w dramacie Na Sybir. Był tu partnerem samej Jadwigi Smosarskiej. Policja.
W adaptacji powieści Stefana Żeromskiego, dokonanej przez Juliusza Gardana, Uroda życia, znowu grał główną rolę Piotra Rozłuckiego. Podobnie było w innej adaptacji Żeromskiego, Wiatr od morza. To on w finale zostaje z Teresą, Maria Malicka, na zamku, by, jak wówczas napisano, współpracować nad odrodzeniem Pomorza, które wraca do życia po długiej niewoli. W Bezimiennych bohaterach z 1932 roku, jak już wspomniałem, grał po raz pierwszy razem ze swoją 2 lata wcześniej poślubioną żoną Marią Bogdą. Wiecznie zamyślony. On w tej chwili Woltera poprawia. Przecież to nasz filozof pułkowy. Co? Wolter? Nie, ty. Markacz. To Wolter? Nie, ty. Co to za kłótnie? Podobnie było w Głosie pustyni czy Pod twoją obroną. Ale także w wielu innych jeszcze filmach. Wymienię kilka. Pani pozwoli, Stefan Kiernicki. Syn profesora Kiernickiego? Tak. W Młodym Lesie bohater, grany przez Adama Brodzisza, przeżywa ciężki dramat, ponieważ jest synem znienawidzonego inspektora szkolnego, a gimnazjaliści przygotowują strajk przeciwko rusyfikacji polskich szkół. Jest rok 1905. W finale przechodzi jednak znamienną ewolucję. Staje posłuszny polskiej stronie i zdobywa ostatecznie serce pięknej Polki. No, Marii Bogdy oczywiście. A może byśmy tak poszli trochę pomieszkać? Dom jest tam, gdzie my jesteśmy. Źle panu ze mną? Dobrze. W Rapsodii Bałtyku zakochał się w narzeczonej serdecznego przyjaciela. Nie miał oczywiście pojęcia o tym fatalnym zbiegu okoliczności. Trójkąt ten tworzą Maria Bogda, Adam Brodzisz i Mieczysław Cybulski. Bajeczna dziewczyna, zbudowana jak rusałka. 105% seksapilu. Oj, Adamie, Adamie, nowa przygoda. O, tym razem coś więcej. W filmie pan redaktor szaleje. Oboje, to znaczy Maria Bogda i Adam Brodzisz, biorą udział w kolejnym, totalnym nieporozumieniu. On bierze ją za kogoś innego, ona zaś jego. Rzecz jasna, wszystko kończy się happy endem. Franka! Fermel, niby taki nasz folwark mam, a jakże? Także 6 koni, o, 10 krów i męża. W niedzielę w kapeluszu do kościoła chodzę. O, rety w kapeluszu, słyszeliście? W Kobietach nad przepaścią, według powieści Antoniego Marczyńskiego, w Szponach handlarzy kobiet, Maria Bogda gra główną rolę biednej, łatwowiernej, prostolinijnej, na wskroś uczciwej i nieszczęśliwej dziewczyny. Natomiast Adam Brodzisz, jej wiejskiego narzeczonego, o podobnych cechach. Późno już. Gospodyni nie skrzyczy. Mało to się przez cały tydzień nacharujemy. Nie jest jeszcze tak późno. Adam Brodzisz grał, już bez żony, jeszcze w takich filmach jak Bohaterowie z Sybiru i U kresu drogi. Dobry wieczór, przyjacielu. A mówiłem ci, że nas tak przyjmie? Unika ludzi. Często o nim tak pisano. Ma niemiłą i niewdzięczną rolę, jednakże gra jego jest na wysokim poziomie, szczera i naturalna. Wywiązuje się ze swojej roli bardzo dobrze. Czasami mu się dostawało, jednak ówczesna prasa na przykład pisała: grywał amantów o szlachetnym sercu, odważnych lotników i marynarzy, młodych patriotów, postaci konwencjonalnie pozytywne i męskie. No i zarzut. Gra pod gust szwaczek, uwielbiających romantyczność. Marilko,
Janek! Jak wyrosłaś, jaka jesteś piękna. Ostatnim filmem, w którym oboje, Maria Bogdaj, Adam Brodzisz, grali razem, była Bogu Rodzica. Prasa pisała, że są to dalsze dzieje bohaterów, polskich lotników, wielkiego filmu Pod Twoją Obroną. Dramat wiary, wielkiego bohaterstwa i poświęcenia. Film ten nie miał jednak swojej premiery i ani jedna kopia się nie zachowała. Wybuchła wojna i nastała hitlerowska okupacja. Oboje od roku 1939 do 1941 pracowali jako kelnerzy w cukierni Napoleonka w Warszawie. Do wybuchu Powstania Warszawskiego ona, Maria Bogda, ze względu na zły stan zdrowia nie pracowała. Prowadziła gospodarstwo domowe dla całej, no, licznej rodziny. Natomiast on, Adam Brodzisz, zatrudniony był w firmie Sandia jako urzędnik, ale również jako robotnik wyrabiał ule. I on na 2 lata musiał przerwać pracę z powodu ostrego i przewlekłego zapalenia stawów. Ponieważ po wojnie pojawiły się artykuły, w których twierdzono, że oboje występowali w tak zwanych jawnych teatrzykach, mających zgodę Niemców, twierdzą na podstawie oficjalnych oświadczeń Marii Bogdy i Adama Brodzisza oraz wiarygodnych dokumentów, że były to całkowicie fałszywe pomówienia. W czasie Powstania Warszawskiego Adam Brodzisz był dowódcą oddziału saperskiego, a Maria Bogda prowadziła powstańczą stołówkę. Kiedy powstanie upadło, małżonkowie znaleźli się w Zakopanem. Wspólnie prowadzili tam pensjonat, Brodziszówka. Po wojnie Maria Bogda już na ekranie nie zagrał. Natomiast Adam Brodzisz wystąpił w 1950 roku w roli sierżanta w filmie o przemytnikach i żołnierzach Wojsk Ochrony Pogranicza Czarci Ślep. 5 lat później pojawił się po raz ostatni na ekranach w nowelowym filmie 3 starty w noweli kolarskiej obok Zbigniewa Cybulskiego. Było to spotkanie 2 gwiazdorów, przedwojennego i powojennego. Pierwszy kończył swą karierę, drugi dopiero ją zaczynał. Film po wojnie nie był dla Marii Bogdy i Adama Brodzisza łaskawy. Natomiast występowali oni, no i to już od 1946 roku, na deskach teatrów objazdowych oraz stałych teatrów w Bielsku przez 6 lat, Cieszynie i Poznaniu. W 1961 roku wyjechali z eskizem Gabrieli Zapolskiej do Stanów Zjednoczonych i po odbytym tournée postanowili tam zostać. Zamieszkali w Los Angeles i zajęli się hodowlą szynszyli. Adam Brodzisz pracował też jako rysownik w firmie komputerowej. Po przejściu na emeryturę wybudowali sobie własny dom w Desert Hot Springs Sky Valley. Maria Bogda zmarła w 1981 roku w wieku 75 lat. Adam Brodzisz ciężko chorował na raka. Zmarł 5 lat później. Oboje pochowani zostali tak, jak to sobie życzyli, na cmentarzu rakowickim w Krakowie. Tak zakończyło się życie, jak napisano, najpiękniejszego, najbardziej kochającego się i zgodnego małżeństwa naszego przedwojennego filmu.